Dzień dobry, Zontes 125. Nagrywam film, bo znowu zostałem sprowokowany przez kierowców. O, zapomniałem się, że to nie jest takie szybkie. Jechałem przed chwilą 400, to dodałem gazu i byłem z przodu. A tutaj nie, 125. Dlaczego? Czym zostałem sprowokowany? Słuchajcie, kurde, tradycyjnie jak nie włączam kamery, to właśnie się takie dziwne rzeczy dzieją. Jak się pierwsza zadziała, no to mówię, dobra, już tam, zrób. Ale druga i trzecia, no to już jakieś spostrzeżenia mam na ten temat i refleksje. Otóż chodzi mi o to, że niestety zauważyłem, że jeżdżąc od niedawna tymi mniejszymi pojemnościami, czyli tym skuterem, 125 oraz przez 4 dni jeździłem speedem 400 od Triumfa. Jak na 400 to perfetto! Naprawdę super tą 400 się jeździ, jeżeli chodzi o miasto. Absolutnie dalej bym się tym nie wybrał, gdzieś tam wiadomo jakieś setki kilometrów, ale wiem, że ludzie tak robią, więc da się to zrobić. Ale jak się przyzwyczaisz do dobrego, no to wiadomo, że jest potem ciężko. Natomiast na pewno się da. Ale do czego piję? Otóż słuchajcie, na krótkim odcinku drogi dzisiaj zostałem 3 razy tak zlany przez kierowców ciepłym moczem. Tak, czułem się taki lekceważony. Fakt, że wjeżdżałem jako pierwszy na skrzyżowanie między autami, zawsze to robię. Zawsze. Zawsze. Każdym pojazdem. Jako pierwszy. I nie dlatego, że ja potem zamulam i ktoś nie może mnie wyprzedzić, tylko ja jestem i tak przynajmniej za skrzyżowaniem, zanim te samochody ruszą. Ale 2 razy trafiłem na elektryka. Za pierwszym razem to taka, nie wiem, no chyba zabawa, bo ruszyliśmy, on ruszył obok, nie zauważyłem, że on tam będzie miał jakieś zamiary, że tu się chce sprawdzić z 400. No wstyd, chciałem się zatrzymać i mu powiedzieć, że no trochę wstyd, bo to jest jeden cylinder 400 i on tak 3 razy przyspieszy i pojedzie do domu z płaczem, a ja pojadę dalej, będę dalej tak przyspieszał. Także no tak chciałem mu to powiedzieć. Znaczy nie chciałem mu tego powiedzieć, bo przykrości mu nie chciałem robić. Chyba, że on by był jakiś tam, prawda, ograniczony i by mi tam sypał jakieś inwektywy, epitety. Więc ten pierwszy, no to powiedzmy, że to była raczej w formie zabawy. A, tu się pokażę mu, jak elektryk przyspiesza. No nic mi nie pokazał, bo jeżdżę takim ID dość często, więc wiem, że to przyspiesza dobrze. Ale żadna rewelacja, no kurde, no co on tam pół samochodu mnie wyprzedził i tyle, no. Wcale nie uważam, że tam jakaś wielka, a to 400 zaznaczam. Następne skrzyżowanie, podjeżdżam pierwszy, mijam tam na ratajach samochody. Z przodu stoi też elektryk wyglądający jak ten wieśniacki Maybach, taki złoto sraczkowaty. No wieś po prostu, totalna jest ten samochód. I jeszcze miał zielone tablice, no więc jeszcze wersja elektryczna, no więc jakieś pizdyliony złotych musiał kosztować ten samochód. Zaznaczam, że dokładnie jak Maybach wyglądał, czyli to takie malowanie, mówię, wieśniackie. No i stanąłem obok, przed nim generalnie. No to koleś z taką wściekłością mnie wyprzedził i zajechał mi drogę, jakbym co najmniej mu ojca i matkę zabił, nie? Więc drugi taki. Potem jakiś w Celice, też podjechałem pierwszy, kurde, pisk laczków, wyprzedza mnie tym. No kurde, no ludzie, ale i tak byłem, ja tam zawsze dynamicznie ruszam raczej, żeby jak jestem pierwszy, no żeby nie przymulać tych samochodów, którym i tak nie zauważą nawet, że ja tu jestem. Ale on tu z boku, dymaka z tych opon, jedzie, tam wyprzedza, próbuje, bo nie, zaraz odpuścił, bo ja przecież zmieniłem na trzeci bieg i odjechałem, zaznaczam 400, nie? A nie tam większym motocyklem. No więc to były 3 takie, no, epizody, no, to się tam zdarza, nie? Nie musiałem dać się sprowokować, mogłem po prostu temat olać i z reguły tak robię, ale tutaj ilość tych dzbanów, no jednak dość spora jak na jeden przejazd. No, nawet takim skuterkiem, no zobaczcie, nie widać w lusterku pewnie. No dopiero to Audi, co stałem przed nim, to dopiero teraz zjeżdża ze skrzyżowania, no więc naprawdę, nawet taką 125 to ja tutaj rządzę, jeżeli chodzi o przyspieszenia.
hamulce dobre. Więc to były takie trzy akcje, które odczułem, że jestem lekceważony. Potem zauważyłem też, jeżdżąc tym skuterem, no to ewidentnie widać, że to jest skuter. Natomiast ta 400, no ona taka, aż taka mała nie jest, ale no jak się ktoś zna i przyjrzy, no wąskie koło, jeden cylinder, jedna rurka i tak dalej, no taki jest mniejszy zdecydowanie od GS-a na przykład. To takie, wiecie, ruszasz i mam wrażenie, że w głowie takiego kierowcy siedzi, że no spierdalaj tym gównem śmierdzącym przede mnie, zjedź na prawo, ominę cię, szybciutko wyprzedzę. A nagle się okazuje, że tu dodajesz gazu i odjeżdżasz, więc no, dodajesz gazu i odjeżdżasz, ale w głowie siedzi takiemu kierowcy, że to takie małe coś jedzie, to będzie ci smrodziło, będzie cię spowalniać, a tu jedzie król w swoim pięknym samochodzie. I co mu to takie gówno będzie przed nosem jeździło? Więc jakby to, o czym chciałem powiedzieć, to to, że ewidentnie mniejsze pojemności są lekceważone przez kierowców. Nie mówię, że wszystkich, bo wielu mi zjeżdżało. Nawet tu jak skuterkiem jadę, to też zjeżdżają, chociaż rzadziej. Natomiast w tej 400 to naprawdę tam bezproblemowo. W większości, ale tak mi się nie zdarza jeżdżąc Tigerem, żeby aż tak mnie kierowcy traktowali jak na tych małych, więc a jeżdżę przecież codziennie motocyklem, a tutaj raptem tam parę rundek i non-stop coś. Więc nie wiem, co wy o tym myślicie, czy kiedykolwiek mieliście okazję jechać mniejszą pojemnością, ale uczucie nie jest przyjemne. Naprawdę nie jest to fajne, że każdy macie generalnie w dupie, ale też jest dla ciebie trochę zagrożeniem, bo traktując cię tak, podjeżdżając, ja widzę w lusterku, że mam dosłownie na lampie prawie, bo mnie popędza, bo mówię o tych takich sytuacjach, kiedy ruszam i przede mną jakiś samochód jedzie czy coś i on nie wie, że ja mogę dodać gazu i odjechać i tak go zostawię w tyle, to mówię o takich sytuacjach, to podjeżdżanie takie, kurde, no słabe to. Ja jeździłem tym speedem w te ulewy, które niedawno minęły, ale no, które były powodem tych strasznych powodzi w części kraju. Ja no nie mówię, że miałem przyjemność jeździć, bo to była nieprzyjemność jazdy. Wiatr i ulewy i deszcz padający i zimno 9 stopni. Ale no powiem wam, że za każdym razem jak wyjeżdżałem, to czułem, że jestem takim kierowcą drugiej kategorii na tej drodze. I to jest w sumie mój temat do tego motopodcastu, może, o. Wymyśliłem sobie serię. Także jeżeli ktoś ma jakieś z tym związane spostrzeżenia, że wcale tak nie jest, albo że właśnie potwierdza, no to zapraszam do dyskusji. No, pogoda się zrobiła piękna. Ja jutro z grupą, czy my z grupą wyjeżdżamy nad gardę. Też pogoda już się ustabilizowała, bo Austria, Niemcy też w powodziach, ale no, zmieniła się pogoda tak od pstryknięcia i nagle znowu 25 stopni. Przynajmniej w Poznaniu. O! Chciał mi machnąć, ale zobaczył, że skuter i szybko schował rękę. Masterka Boża jechała. No nie mógłbym za długo jeździć w takiej pozycji z nogami z przodu, bo się jadę 10 minut, a już mnie plecy boli. Mój dysk by tego nie wytrzymał. Kurde, fatalna jest ta pozycja. Ja nie wiem, jak można jeździć na pojazdach tego typu z girami do przodu. No to jest dla mnie największa zagadka nieśmiertelności.
prawo, ty. Takie sytuacje, jeszcze mi tak uzupełniając ten film, takie sytuacje, które są niebezpieczne na takich mniejszych pojemnościach, czasami te takie starsze skutery, czy jakieś mniejsze, starsze 125, jeszcze z klasycznymi żarówkami, te reflektory to już mają świetność za sobą, słabo widać. Tu jak jest w tym skuterze LED-owe oświetlenie pełne, to zdecydowanie lepiej to wszystko wygląda. Kiedy jest pełne LED-owe oświetlenie, to dobrze to wygląda. Ładnie widać w lusterku i z daleka też. Natomiast te słabsze reflektory, no to jednak i ta masa, znaczy ta objętość tego, wielkość tego pojazdu, to też tak raczej wygląda na coś mniejszego, co wielu kierowców traktuje, to tam skuter, rower, zdążę. Ale sami wiemy, że czasami te małe bzyki to zapieprzają jak wściekłe. 50 w dwusuwie skuter, to tam 70 dla niego, to tam żaden problem. I to dość sprawnie przyspiesza przy okazji. Dobra, muszę zakończyć film, ponieważ mnie tak dziwnie rozłączyło. Telefony i nie dokończyłem filmu. Teraz chwilkę nagram muzykę, bo... Dobra, wyłączę. Ponieważ sprawdzę, jak to słychać. To taki mały test przy okazji. Poprawiłem mikrofony w szoju, bo jakoś tak, kurde, cienko było słychać. A już nagrywki z Cardo to w ogóle nie było słychać. Okazało się, że gąbeczki, które uszykowałem, po prostu zakleiły wręcz te mikrofony. I no i jakość przez to spadła, no po prostu tak cicho było, że nie było słychać. No, także słabo było słychać. I poprawiłem te mikrofony, no niby tak sprawdzałem, że jest ok. Zobaczymy. Jadę jutro w Alpy, więc fajnie by było, jakby się ten mikrofon ożył. Natomiast kończąc wątek tych takich tematów związanych z lekceważeniem tych małych pojemności, no to tak jak mówiłem, niestety tak jest i pytanie, czy co o tym sądzicie, czy też macie takie odczucia, szczególnie pytam tych, którzy jeżdżą takimi mniejszymi pojemnościami w dużych miastach. Także ci, co właśnie mają te mniejsze pojemności, no to ciekaw jestem, czy też mają takie odczucia, dzięki Kamyk, że są lekceważeni. Ale to jest takie lekceważenie właśnie, że ja jestem większy, mocniejszy, bogatszy, szybszy, a te małe główienka to mi tu tylko przeszkadzają i mnie spowalniają. Tego rodzaju mam na myśli lekceważenie. A przy okazji niebezpieczne sytuacje się tworzą. Także to takie moje spostrzeżenia z jazdy po jeździe z Speedem 400 i z Zontesem 125 skuterem. No i tyle w zasadzie, no wyjazd nad gardę jutro, niestety w tym okresie takim tragicznym dla części kraju przez powodzie, mam nadzieję, że bezproblemowo dojedziemy,
Także no takie już życie, no jedni cierpią, a drudzy się bawią w tym czasie, no. No ale taki już niestety jest czasem los ludzki. Dobra, na razie, thank you very much.